Cześć! Jeśli jesteś użytkownikiem portalu SketchUp Warehouse i importujesz pliki w formacie SKP do Archicada, to podejrzewam, że ten komunikat nie jest Ci obcy. No, od kilkunastu dni bezpośredni import plików, które możemy tutaj pobrać z tej strony do Archicada, nie jest możliwy, dlatego że producent firma Trimble. Zdecydowała o zdjęciu wszystkich plików w formacie SketchUp 2019, które wchodziły do Archicada. No i zostały tylko trzy najnowsze, najnowsze formaty plików, i tutaj ten plik kolada. Ten filmik służy temu, żebyśmy prześledzili dwie metody, takie dosyć szybkie, którymi sobie poradzimy jednak z zaimportowaniem tych plików do Archicada. Możemy wykorzystać i ten plik kolada, który po zaimportowaniu tutaj do Archicada również pokaże nam tę trójwymiarową bryłę. Zwróćcie uwagę, że ten plik kolada on tutaj się w takiej formie zipowanej, czyli takiego archiwum pobiera ze strony. Będziemy musieli to najpierw rozpakować przed zaimportowaniem do Archicada. No i możemy pobrać jeden z tych trzech formatów plików, nie ma znaczenia który, wziąłem ten naj, najwyższy format pliku z SKP, czyli 2022 no i też sobie zaimportujemy tutaj do przepraszam, pobierzemy do folderu, z którego będziemy za chwilkę importować jedną rzecz jeszcze musimy zrobić, musimy ten format zzipowany, czyli to co mamy tutaj, musimy rozpakować przypomnę, że to można albo tym wyodrębnieniem systemowym na PC, -cie, albo na Macu wystarczy dwukrotnie kliknąć, albo jeżeli używacie jakichś plików do rozpakowywania to tutaj mamy ten format DAE. Potem w folderze do zaimportowania. No i przechodzimy do Archicada. Zacznijmy od tego DAE, dlatego że to się wydaje, że to jest najprostsza metoda, ale niestety nie pozbawiona tutaj takich troszeczkę niespodzianek. Dlatego że ten format DAE ja go nigdy nie lubiłem za bardzo. On oczywiście fajnie, że wchodzi. Nie musimy się tutaj za bardzo. Zastanawiać, co musimy zrobić, żeby, żeby on się pojawił ten model w Archicadzie, ale niestety wady tego formatu są, są takie, że no, wyświetlane są właściwie wszystkie trójkąty tej, tej geometrii, także to nie jest taki czysty model. On no, do 3D się całkiem nieźle nadaje, szczególnie jak jeszcze byśmy tutaj wyłączyli pokazywanie krawędzi. To proszę bardzo, nawet nie, nie jest zły ale nie ma tutaj takiego ładnego wygładzania jak w Sketchupie czy tak jak Archicad robi ze swoimi obiektami no niestety widzimy tutaj wszystkie, wszystkie trójkąty, wszystkie krawędzie które, które składają się na tą geometrię tego naszego modelu no i drugi format pliku to jest ten format pliku .skp Pobraliśmy go do najnowszej wersji, no i musimy go po prostu przepisać. Możemy skorzystać z bezpłatnej wersji SketchUpa. Taka jest moja propozycja to jest chyba najszybsza metoda, najbardziej pewna. Chociaż wiele aplikacji, na przykład ja używam Cinema 4D, wiele aplikacji czyta po prostu taki format SKP bezpośrednio i można, można po prostu za pomocą tych aplikacji przepisać to do, do starszego formatu pliku albo do 3DSA na przykład, ale ja pokażę tą, tak jak mówiłem, to najprostszą metodę, otwieramy po prostu plik SketchUp'a w bezpłatnej przeglądarce, która jest dostępna, ona jest taka webowa, tu zresztą widać jak ładnie ten plik jest tutaj wygładzony, to jest ta sama geometria, ale zupełnie inaczej wyświetlana w pliku tym standardowym SKP, no i tutaj mamy możliwość bezpłatnej zamiany na starszy format pliku SKP. Tutaj jest coś takiego jak eksport, aż kusi, żeby sobie wyeksportować 3DS-a, który bardzo ładnie wchodzi do, do Archicada, tam właśnie z wyobleniami dla takich powierzchni na, na krzywych, ale niestety to są płatne już te, te, te formaty eksportu. Jeżeli chcemy to po prostu wczytać do Archicada, no to wystarczy, że skorzystamy o dziwo, jeszcze raz pokażę po tym menu hamburger jest takie polecenie download i tutaj wybieramy w którym rozszerzeniu, w którym formacie pliku skp chcemy tutaj pamiętamy, że będzie z jedynką, chcemy pobrać ten obiekt, no i to już będzie tutaj działało z tym pluginem Archicada, który mamy dostępny, czyli ja jeszcze raz skorzystam z tego samego polecenia, czyli jakby zaimportuję do, do Archicada. Nie będę, nie będę otwierał tego pliku, tylko no, tutaj go gdzieś mieliśmy. Ten z jedynką klikamy i wkładamy porównamy sobie te te geometrię. no akurat tutaj chyba nie wszystko jest wygładzone w tym tutaj po prawej mamy ten format skp ale widać znaczącą różnicę e, tutaj w ten DAE pokazuje nam dosłownie każdy trójkąt który się składa na tą geometrię na no, plik skp zdecydowanie przyzwoić może nie wszystkie likwiduje te, te trójkąty ale stara się jednak to zoptymalizować także jest znacząco znacząco lepsza ta geometria z pliku SKP